Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Część na piątek. Z bezbłędną dokładnością niezmienny nadal prowadzi zapis dokonań narodów. Póki jego miłosierdzie wciąż wzywa do skruchy, zapis ten pozostaje otwarty. Ale gdy liczby osiągną pełnię wzywającą przez Boga, przyjdzie pora na wylanie jego gniewu. Zapis zostanie zamknięty, skończy się jego cierpliwość, miłosierdzie nie będzie już ochraniać złoczyńców. Wobec nieupadłych światów i niebiańskiego wszechświata ludzkość będzie musiała zdać sprawę sędziemu całej ziemi, temu, którego ludzie potępili i ukrzyżowali. Jakiż będzie to dzień rozliczenia? Będzie to wielki dzień Bożej odpłaty. Chrystus nie będzie wtedy stał przed sędziowskim tronem Piłata. Piłat i Herod oraz wszyscy, którzy sądzili, szydzili z niego, bili go, znieważali, ukrzyżowali, zrozumieją, co to znaczy odczuć gniew baranka. Ich czyny zostają im ukazane w rzeczywistym świetle. Pytania do dyskusji. Pierwsze. Niektórzy w czasach Sofoniasza dopuszczali się poważnych przestępstw przeciwko Bogu i bliźniemu, podczas gdy inni trwali w samozadowoleniu, mimo przejawów tak wielkiego zła, który z tych dwóch rodzajów grzechu jest w oczach Boga gorszy. Uzasadnij swoją odpowiedź. Wróć do ostatniego pytania z poniedziałkowej części lekcji, zawierającej cytat. Nikt nie jest bardziej niepokonany, choć pozornie całkowicie bezradny, jak dusza, która odczuwa swoją słabość i polega całkowicie na zasługach Zbawiciela. Co oznacza poleganie całkowicie na zasługach Zbawiciela? Jak słowa te wskazują na doniosłą prawdę o zbawieniu wyłącznie przez wiarę w Chrystusa, i dlatego prawda ta jest tak ważna w naszym systemie wierzy. Jeśli nie polegalibyście całkowicie na zasługach Jezusa, na czyich zasługach mielibyście polegać? 3. Dlaczego łatwo przychodzi ludziom, zwłaszcza bogatym, nieborykającymi się z problemami, zapominać o naszej całkowitej zależności od Boga pod każdym względem? Jak możemy ustrzec się błędów w tej kwestii? 4. Wyobraź sobie Pana śpiewającego i wykrzykującego z radością z powodu swojego ludu. Przywykliśmy do myśli, że to my mamy się radować Bogiem i tym, co dla nas uczynił. Cóż to znaczy, że Zbawiciel raduje się nami? Jak to możliwe, zważywszy nasz obecny, żałosny stan? Dziękuję.